Dzień dobry Państwu. W imieniu linii biznesowej Wealth Management witam Państwa bardzo serdecznie. W pierwszej kolejności oczywiście witam naszych klientów, którzy zdecydowali się przybyć do naszej centrali w Warszawie, ale witam również naszych klientów, którzy biorą udział w naszym spotkaniu dzisiaj w formie online, przed komputerami. Z ramienia banku chciałam powitać Józefa Wancera, witamy, ikonę polskiej bankowości. Chciałam powitać również naszego prezesa, który, o jest, no właśnie, Przemka Gdańskiego. I Bartka Urbaniaka, odpowiedzialnego za obszar agro. Witam również wszystkich kolegów i koleżanki z innych linii biznesowych, jak również oczywiście mój własny zespół Pionu Wealth Management, którzy to dzisiaj pracownicy zajmą się właśnie Państwa opieką. Nasze spotkanie dzisiaj organizacyjne, jak będzie przebiegać? W pierwszej kolejności posłuchamy o trendach rynkowych, które zaprezentuje nam nasz gość specjalny. Następnie będzie szansa na zadanie pytań i odpowiedzi na nurtujące nas zagadnienia, a następnie zaprosimy Państwa na poczęstunek i również kuluarowe rozmowy z naszym gościem specjalnym. Całość spotkania jest prowadzona w języku angielskim, pewnie niestety dla niektórych, ale mamy również tłumacza i jeżeli ktoś chce skorzystać, to zapraszamy, słuchawki są po prawej stronie. Na kanale pierwszym będzie tłumaczenie na język polski, na kanale drugim na język angielski, ale to głównie dla Edmunda. No to cóż, zapraszam w takim razie naszego gościa specjalnego, Edmunda Shinga. Hello Edmund, can you join us? Yes, he on the stage. Edmund is here for the first time for Wealth Management. Jest z nami po raz pierwszy na zaproszenie Wealth Management. Jest to jednak jego druga wizyta w Polsce. Pozwolę sobie przedstawić pana Edmunda w języku polskim. Następnie zaprezentuje nam swoje doświadczenie. Chief Investment Officer w BNP Paribas Wealth Management ma bardzo długie doświadczenie na rynkach kapitałowych, 25-letnie. Zarządzał portfolio wieloma instytucjami w Londynie i w Paryżu. I pewnie to, co Państwa może specjalnie zainteresować, to ma tytuł doktora z informatyki, ale również z kognitywistyki. Tych, którzy kto zainteresowało, to w trakcie rozmów naszych kuluarowych będzie można to pogłębić. Ostatnio wydał również książkę The Idle Investor. Welcome and the floor is yours. Thank you, Beata. Witamy i przekazuję głos panu Edmundowi. Yeah, I'm sorry. Tak, bardzo przepraszam, że będę występował przed Państwem w języku angielskim, ale tak jak powiedziała Pani Beata, mamy możliwość tłumaczenia symultanicznego na język polski. Mogą Państwo wybrać język. Dziś poświęcę około 40 minut, przedstawiając swoją perspektywę ekonomiczną, a także perspektywę na obecny stan rynków globalnych. Ale zanim przejdę do tej części prezentacji, chciałbym powiedzieć kilka słów. Po pierwsze na temat tego, kto stoi za BNP Paribas, kim jestem ja sam i czym się zajmuję. A następnie spojrzenie z perspektywy inwestycyjnej na Polskę niejako z zewnątrz kraju. Więc to będą trzy części mojej prezentacji. Wiem, że wielu z Państwa jest z BNP Paribas już od dłuższego czasu. Może niektórzy byli z BGŻ, teraz jest to BNP Paribas Polska. Kto to jest BNP Paribas? Czy to jest po prostu bank francuski? No nie. Ja pracuję w Paryżu, ale tak jak słyszą Państwo, nie mówię z akcentem francuskim. Posiadam paszport francuski ze względu na Brexit. Musiałem się w taki paszport zaopatrzyć, ale pamiętajmy, że jesteśmy bankiem międzynarodowym, największym w Europie, z bazą historyczną we Francji, Belgii, także we Włoszech, ale jesteśmy największym bankiem w Europie. Bankowość
płatność indywidualna, finansowanie, zarządzanie aktywami, nieruchomości, inwestycje, usługi dla firm. Robimy wszystko w bankowości, nie tylko w Europie, ale także na Bliskim Wschodzie, w Afryce i oczywiście także w dużym stopniu w Azji. Więc nie jesteśmy jedynie bankiem europejskim. Powiedziałbym, że jest to bank globalny z bardzo silnym, z bardzo silną bazą w Europie. Dla przykładu, ja pracuję w Wealth Management, to jest ta bankowość indywidualna, prywatna, na rzecz klientów zamożnych. Staramy się pomagać naszym klientom inwestować inwestycje o wartości 450 miliardów euro, czyli jakieś 2000 miliardów złotych. Jestem głównym oficerem do spraw inwestycji w Wealth Management, co oznacza, że moim zadaniem jest przewidywać i przemyśliwać, gdzie są najlepsze obszary dla naszych klientów, gdzie mogą inwestować nie tylko dziś, ale w perspektywie długoterminowej. Zarządzamy zarządzamy zamożnością. Nie mówimy, co kupować i co sprzedawać. Raczej podajemy przykłady, pomysły dla inwestycji długoterminowych. I oczywiście jest to oferta dopasowana do każdego klienta indywidualnie. Każdy z Państwa różni się profilem. Macie różne cele, macie różne poziomy ryzyka, które jesteście w stanie zaakceptować. Niektórzy z Was lubią ryzyko, podczas gdy inni może podjęli taką decyzję, że zarobiłem i chcę po prostu swoje aktywa utrzymać, nie chcę podejmować nadmiernego ryzyka. Mamy zatem bardzo duży wachlarz klientów o różnych celach, zamiłowanie do różnego poziomu ryzyka i naszym zadaniem Wealth Management jest przygotowanie portfela inwestycyjnego, porad inwestycyjnych, które są dopasowane, uszyte na miarę dla potrzeb każdego klienta. Więc taka jest moja praca, moje zadanie, najlepsze pomysły dla naszych klientów z całego świata. Na wszystkich rynkach finansowych, zarówno publicznych, tutaj akcje i obligacje, ale także rynki finansowe, private equity i nieruchomości. Jest to bardzo duży wybór. Często klienci nie wiedzą, w to inwestować i to jest moje zadanie. Ja doradzam, w co inwestować, jakie są najlepsze destynacje inwestycyjne dla Państwa pieniędzy, w zależności od Państwa potrzeb. Pracowałem w bankowości inwestycyjnej, zarządzaniu aktywami, proprietary trading, a teraz właśnie wealth management. Więc różne doświadczenia w Londynie, Paryżu. Mam doktorat ze sztucznej inteligencji, ale sprzed wielu lat, niestety. Więc mogliby Państwo zapytać, dlaczego Pan pracuje w banku, w bankowości, a nie w Google? No nie wiem, no może już za późno. Tutaj już utknąłem w BNP Paribas i niech tak będzie. A teraz kilka słów o tym, jak ludzie poza Polską patrzą na Polskę z perspektywy ekonomicznej i finansowej pod kątem rynków finansowych. Przyznajmy uczciwie, jeżeli ktoś jest w Stanach, w Hongkongu, w Singapurze i patrzy na Polskę, no może nawet nie wie, gdzie jest, ale to nie jest tylko kazus Polski. Ta niewiedza dotyczy też innych krajów europejskich, zwłaszcza dla klientów w Ameryce czy też Azji. Ich wykształcenie geograficzne nie było na zbyt wysokim poziomie. Wiedzą, Polska to gdzieś w Europie. Być może wiedzą, że stąd wywodzi się wódka. Być może wiedzą, że historycznie należeliście do Paktu Warszawskiego i byliście w radzieckiej strefie wpływów, ale być może nie do końca wiedzą, czym dziś jest Polska, co sobą reprezentuje. Więc dla klienta zagranicznego w Stanach czy też w Azji jesteście po prostu częścią dużej europejskiej rodziny, tak jak Francja, Niemcy.
Właściwie tylko tyle wiedzą, to jest bardzo niewielka wiedza. Więc kiedy pojawia się pytanie, czy inwestowaliby w Polsce, no to może niekoniecznie. Inwestowaliby być może w Europie. A może niewielką częścią tej inwestycji w Europie byłyby inwestycje w Polsce za pomocą właśnie różnych instrumentów finansowych, ale będzie to niewielka część, ponieważ inwestowanie w Europie dla Azjaty czy też dla inwestora amerykańskiego jest rzeczą dość skomplikowaną. Nie do końca rozumieją, jak działa Unia Europejska, nie rozumieją tych różnych walut i z pewnością nie rozumieją sytuacji politycznej. A dzisiaj oczywiście musimy również pamiętać o wojnie na Ukrainie. Więc dla wielu inwestorów zagranicznych w Stanach czy w Azji ich decyzja jest taka, że w ogóle nie ruszamy Europy. To zbyt skomplikowane. Gdzieś tam na obrzeżach też trwa wojna. Prosty wybór. Ale jeżeli ktoś jest inwestorem europejskim, na przykład we Francji czy w Niemczech, ten stosunek jest inny. Wiemy dokładnie, gdzie jest Polska. Wiemy, że Polska należy do Unii Europejskiej. Wiemy, co się dzieje na Ukrainie. Wiemy, że Polska jest krajem dynamicznym, ma dobrze wykształconą siłę roboczą. Wiemy znacznie więcej, ale nawet tutaj trudno jest podjąć decyzję o inwestowaniu w Polsce. Dla większości klientów europejskich z prostego powodu, ponieważ macie własną walutę. To rodzi problemy. Po drugie, jako rynek finansowy dla akcji i obligacji jesteście gdzieś pomiędzy rynkami rozwiniętymi, takimi jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Stany, a z drugiej strony rynki wschodzące. Polska nie jest już rynkiem wschodzącym, ale tak naprawdę nie jest to rynek uznawany za całkowicie rozwinięty, więc jest to takie niezręczne miejsce. Więc dla inwestora europejskiego, nawet dla niego, trudno jest inwestować bezpośrednio w Polsce. Gdybym powiedział francuskiemu klientowi, uważam, że Polska to świetny pomysł, to byłoby mi trudno znaleźć jakiś fundusz, naczynie inwestycyjne, w które można by zainwestować w euro w Polsce. I taka jest rzeczywistość. Więc rekomendujemy różne aktywa polskie, takie jak obligacje, w ramach funduszu rynku wschodzącego albo akcje. Znowuż, tutaj możemy i będziemy inwestować w fundusze, w akcje i w bardzo ciekawe polskie firmy, ale mimo wszystko jest to problematyczne. Niestety ten rynek jest nadal mały, między innymi ze względu na polską historię z perspektywy rynków finansowych. Ten rynek jest młody, nadal się rozwija. Patrząc na giełdę, nadal jest dużo banków, firm energetycznych, przemysłu, ale nie jest to całkowicie rozwinięty rynek giełdowy, który nie reprezentuje całości polskiej gospodarki i jest tutaj pewien rozdźwięk między tym, co dzieje się w polskiej gospodarce, a tym, co mamy na giełdzie. Więc tak pokrótce, zarysowując tę perspektywę, patrząc spoza Polski na Polskę. Jest to ekscytująca perspektywa, ale też rodząca problemy. Dobrze, a teraz już przejdę do mojej prezentacji. Chcę powiedzieć o kilku rzeczach. Myślę, że na początku, jeśli chcemy pomówić o ekonomii, to powinniśmy porozmawiać o inflacji, z powodu której wszyscy ucierpieliśmy. Miały na nią wpływ dwa czynniki, pandemia, COVID i wszystkie zmiany z tym związane, a po drugie oczywiście wojna w Ukrainie i przede wszystkim wpływ, jaki miała na ceny surowców i energii. To są złe wiadomości. Złe wiadomości są już przeszłością. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj, tak jak widzicie tutaj na tym wykresie po prawej stronie, jeśli popatrzycie na niebieskie słupki, inflacja w Stanach Zjednoczonych albo zielone, inflacja w Europie, w strefie euro, ona bardzo szybko idzie w dół. A więc dla mnie, jeśli popatrzymy na przykład na ceny żywności, problem z inflacją w cenach żywności jest taki, że za każdym razem, gdy idziemy na zakupy, to boli, ale boli mniej. Ceny nie idą w dół, ale już przynajmniej nie rosną. Tak samo z energią. Ceny energii już trochę również tanieją. W ciągu następnych kilku miesięcy myślę, że będziemy obserwować coraz więcej tego zjawiska i inflacja będzie obniżać się jeszcze bardziej w Europie, zwłaszcza w Polsce.
Dobra wiadomość jest taka, że Europa dostosowała się bardzo szybko do wyzwań, które pojawiły się podczas pandemii czy kryzysu energetycznego po inwazji w Ukrainie. Dziś jesteśmy w stanie importować dużo więcej energii w formie gazu z Ameryki. Dobrze, wiem, że nie ma gazociągu, ale Amerykanie mogą przesyłać gaz z Teksasu do wschodniego wybrzeża Ameryki, mogą go upłynąć i przesłać statkiem do Europy. Natomiast my mamy w Europie terminale, tak żeby móc odebrać ten gaz i wprowadzić go do naszej sieci. Przed wojną w Ukrainie nie miało to tak często miejsca. Na przykład w Niemczech nie mieli żadnych terminali, nie mogli przyjmować żadnych dostaw gazu, ponieważ nie mieli do tego infrastruktury, a teraz ją mają. A więc w ciągu 2 lat przystosowaliśmy się niesamowicie szybko. I jeśli spojrzymy na przyszłość cen energii, to prawdopodobnie ceny gazu i elektryczności, prądu będą nadal spadać, ponieważ nadal są dość wysokie. Jeśli porównamy ceny gazu i prądu dzisiaj w Europie z tym, jak wyglądały przed inwazją w Ukrainie, nadal są dość wysokie, troszeczkę spadają, ale Amerykanie będą nam przesyłać jeszcze więcej gazu. Natomiast ceny prądu są bardzo mocno połączone z cenami gazu, a więc jeśli cena gazu będzie spadać, ponieważ Amerykanie będą nam przesyłać go więcej, to również cena prądu będzie spadać. Dlaczego Amerykanie będą nam przesyłać więcej? To proste, ponieważ cena gazu w Europie jest 4 razy wyższa niż w Ameryce. A więc jeśli ja w Teksasie wytwarzam gaz, to chcę wysłać jak najwięcej gazu do Europy, ponieważ tam otrzymam lepszą cenę. Nawet jeśli muszę opłacić za transport, całą infrastrukturę, to i tak zarobię na tym, a więc ceny, więc ta luka pomiędzy cenami będzie się zmniejszać z czasem. A więc ja naprawdę uważam, że nie powinniśmy panikować, jeśli chodzi o inflację. Ona już jest za nami w Europie. W ciągu następnych kilku miesięcy będziemy mieć zaskakująco niską inflację. To, pamiętajcie, to nie znaczy, że ceny będą spadać. To znaczy, że będą na stałym poziomie, nie będą rosnąć. I pamiętajcie o tym. I nawet w Stanach Zjednoczonych, jeśli spojrzymy na ten wykres, mamy powód, żeby oczekiwać, że również inflacja w Stanach Zjednoczonych będzie nadal spadać. Jeśli popatrzymy na niebieską linię, to jest tymczasowe zatrudnienie w sektorze usług w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajcie, że Stany Zjednoczone to jest ekonomia konsumpcji. Oni oczywiście produkują dużo rzeczy, ale mają też bardzo dużo usług, które są napędzane przez koszty płac dla pracowników. Jak widzicie, ta niebieska linia idzie w dół. To oznacza, że jest mniej osób zatrudnionych w tymczasowych pracach. To znaczy, że firmy zmniejszają ilość zatrudnienia. To jest sektor, który jest najbardziej wrażliwy na zmiany w gospodarce. Kiedy następuje zwolnienie, to firmy zwalniają tych ludzi, ponieważ mogą. To są pracownicy tymczasowi. Mówią im po prostu, w przyszłym tygodniu nie przyjdźcie do pracy, nie macie już pracy. W Europie nie robimy tego, ale w Stanach Zjednoczonych tak się robi. A więc jeśli ta niebieska linia idzie w dół, to mówi nam to, że sytuacja zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych nie jest tak silna. Osłabia się. Firmy nie zatrudniają już tak dużo ludzi. Tak wygląda rzeczywistość. I kiedy to się dzieje, to również zielona linia idzie w dół. Natomiast ta linia dotyczy inflacji płac. A więc tak się dzieje, kiedy pogarsza się sytuacja zatrudnienia i tak nadal będzie się działo. I to właśnie dlatego myślę, że inflacja również w Stanach Zjednoczonych będzie spadać w następnych miesiącach. I to jest dobre, jeśli chcemy inwestować w obligacje. Jeśli to robimy, to obniżamy inflację. A więc my dziś nadal uważamy, że spadek inflacji to jest bardzo dobry powód do inwestowania w obligacje, obligacje korporacyjne czy obligacje rządowe, ponieważ one zapewniają wysoką rentowność. Po raz pierwszy od 15 lat.
Wcześniej nie dało się kupić obligacji i dobrze na tym zyskać. Teraz jest to możliwe. Przejdźmy dalej. To, co ludzie wierzą, co stanie się z stopami procentowymi banków. Tutaj mamy strefa euro niebieski i Stany Zjednoczone zielony. To, co widać tutaj, to, że wszyscy oczekują, że Europejski Bank Centralny i Fed obniżą stopy procentowe w tym roku i w najbliższym. Dlaczego? Dlatego, że właśnie spada inflacja. Pamiętajcie, w Europie nie mamy wzrostu. Wy w Polsce macie troszeczkę rozwoju, ale w Europie nie. Zwłaszcza Niemcy teraz bardzo cierpią na tej sytuacji. A więc Europejski Bank Centralny w pewnym momencie, gdy inflacja będzie spadać, stwierdzi, że no tak, musimy obniżyć stopy procentowe. Jeśli inflacja jest na poziomie 2%, to taki będzie nasz cel. Już nie musimy nic więcej robić. Nie chcemy przeszkadzać gospodarce. Teraz musimy odzyskać skupić się na rozwoju i na większym zatrudnieniu. Tutaj myślę, że ten długi słupek niebieski jest zbyt agresywny. Myślę, że Europejski Bank Centralny nie zmniejszy stóp procentowych o 1,4% w tym roku. Myślę, że może raczej o 0,75, ale na pewno je zmniejszą, a więc dzięki temu rozwój będzie bardziej stabilny. Będzie to ważne również, jest to ważne dla Europy. Potrzebujemy rozwoju. Ale myślę, że teraz jesteśmy na dole, na dnie, jeśli chodzi o rozwój. Myślę, że będzie się ten rozwój rozpędzać, ponieważ te obniżenie stóp procentowych będzie wspierało inwestycje. Zwiększy się również konsumpcja, ponieważ inflacja spada. Zarobki są nadal dość duże i niektórzy ludzie odzyskają swoją siłę nabywczą, którą stracili niedawno w wyniku inflacji. A więc ludzie znów zaczną wydawać pieniądze w Europie i to będzie napędzać rozwój gospodarczy. A więc tutaj się dziś znajdujemy. Jestem dość optymistyczny. Wierzę w rozwój w Europie i w Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych 2 lat. I to właśnie jest tutaj powiedziane. Spójrzcie, po prawej stronie widzimy, że już ta niebieska linia idzie troszkę do góry w Europie i zielona również się odbija i widzimy, że wreszcie odbijamy się w Europie od dna. I myślę, że nadal te linie będą szły w górę. Powoli, ale idą w dobrym kierunku w Europie. A więc dlatego nie powinniśmy być zbyt pesymistyczni, jeśli chodzi o sytuację w Europie. Jest to bardzo nietypowa koniunktura. Jak widzicie tutaj po lewej stronie mamy bezrobocie, które jest naprawdę na bardzo niskim poziomie w Europie. W Europie zła wiadomość jest taka, że teraz nie mamy wzrostu, ale dobra wiadomość jest taka, że mamy najniższe bezrobocie w ciągu od 25 lat, od utworzenia strefy euro. W Polsce jest podobnie, jest bardzo niskie bezrobocie. Dzisiaj wygląda to tak, że jeśli chcecie pracę, to macie pracę. Jeśli nie macie pracy, to prawdopodobnie dlatego, że nie chcecie, nie szukacie jej. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Długoterminowo jest to bardzo pozytywne dla gospodarki, ponieważ im więcej ludzi jest zatrudnionych, tym więcej ludzi konsumuje, tym więcej ludzi płaci podatki. To jest dobre dla ekonomii. Więc to jest bardzo dobre miejsce, w którym się teraz znajdujemy. I ja wierzę, że możemy to utrzymać. Przeskoczę ten slajd, a teraz pomówmy o tym, w co dziś lubimy inwestować. Gdzie zalecałbym inwestować pieniądze? Globalnie, nie tylko w Polsce. Jako inwestor globalny powiedziałbym, że obligacje są dla konserwatywnych inwestorów bez dużego ryzyka. Mamy wielu klientów tego typu. Jeśli jesteście klientem, który nie lubi dużego ryzyka, ale chce mieć zyski, to obligacje są prostym rozwiązaniem. I jak widzicie tutaj, jeśli mamy tutaj obligacje rządowe czy korporacyjne, te liczby na zielono to jest właśnie rentowność. One są dużo wyższe niż kiedykolwiek od 2011 roku, a więc w tym okresie nie widzieliśmy tak wysokiej rentowności obligacji, ale tak naprawdę najlepszy moment do zakupu obligacji był w październiku zeszłego roku.
ponieważ od tamtego czasu troszeczkę spadła ta rentowność, a ceny obligacji wzrosły, ale i tak wydaje mi się, że lepiej, dobrze jest teraz kupować obligacje długoterminowe. Być może zastanawiacie się, gdzie mogę kupić obligacje. Mam pieniądze w banku, mam dobre stopy zwrotu, dobre stopy procentowe, ale nie odzyskacie jednak w przyszłości tych stóp procentowych, ponieważ one zostaną zredukowane, a więc aby sobie zablokować ten dobry poziom stóp procentowych na wiele lat, to właśnie inwestycje w obligacje. Ja bardzo lubię te korporacyjne, ponieważ one mają lepszą rentowność i wydaje mi się, że to dodatkowe ryzyko jest nadal bardzo małe. Firmy są bardzo dobrze finansowane, mają dobre marże, mają dobre przepływy finansowe, a więc to ryzyko pozostaje niskie, jeśli inwestujemy w dobre, mocne firmy. Tutaj po lewej stronie ten wykres pokazuje, jak dużo pieniędzy jest w depozytach gotówkowych. Tutaj mamy zieloną linię, która reprezentuje Stany Zjednoczone. To jest ilość pieniędzy w dolarach na krótkoterminowych depozytach w banku. 6 triliardów dolarów. Nigdy nie widzieliśmy tak dużo pieniędzy w funduszach, rynkowych funduszach gotówkowych w Stanach Zjednoczonych, a to dlatego, że te stopy procentowe są najwyższe od 16 lat. Ostatnio to było 5,5, ostatnio na tym poziomie były w 2006-2007 roku, czyli naprawdę dawno temu, ale jak już powiedziałem, to pójdzie w dół. Prawdopodobnie te stopy procentowe zaczną spadać w maju, a więc 5,5% to jest dobry wynik dzisiaj, ale będzie to obniżane, a więc ryzyko jest takie, że gotówka znajdzie swój dom gdzie indziej. I myślę, że przede wszystkim będą to obligacje, a więc teraz jest moment, żeby przenieść pieniądze właśnie w kierunku obligacji. Jeśli mówimy o Polsce w kontekście rynków rozwijających się, wiem, że to nie jest do końca rynek rozwijający się, ale kiedy myślimy o rynkach obligacji, to właśnie obligacje polskie znajdują się w ramach tego rynku wschodzącego. Ciekawa jest tutaj ta niebieska linia, czyli obligacje rządowe rynków rozwijających się, które radzą sobie bardzo dobrze. Od 1995 roku wygenerowały ponad 8% zysków rocznie, natomiast zielona linia to są akcje na rynkach wschodzących. I to jest ciekawe, ponieważ zazwyczaj powiedzielibyśmy, że akcje są bardziej ryzykowne niż obligacje, dlatego powinna być wyższa stopa zwrotu, ale w przypadku rynków krajów rozwijających się to nie tak wygląda. A więc jeśli klient mówi, pyta, czy powinienem inwestować w rynki rozwijające się, to powiem tak, ale rozpocznijcie od obligacji. I zdecydowanie radzę, żeby inwestować w obligacje, a nie akcje, ponieważ one prezentują się lepiej w perspektywie długoterminowej. Jeśli popatrzymy na kraje na całym świecie, nie tylko na Polskę, ale również na Brazylię, Meksyk, Indie, Chiny, to rynki obligacji są naprawdę bardzo silne i będą sobie nadal dobrze radziły. Dzisiaj na przykład fundusze obligacji rządowych można kupić na poziomie 6% rentowności, a poziom ryzyka, oczywiście jest tam ryzyko, ale jest ono nadal ograniczone, ponieważ są to obligacje rządowe, a więc to nie jest bardzo duże ryzyko. Więc myślę, że to jest jedna z ciekawych opcji do inwestowania. Przejdę teraz dalej i będę mówił o akcjach. Wiemy, że w zeszłym roku giełdy radziły sobie bardzo dobrze, tak samo na początku tego roku, ale nie tylko w Stanach. Wszyscy mówią, że to tylko Stany. Dlaczego inwestować gdzie indziej? Po prostu wszystkie pieniądze inwestujemy w Stanach, ale to nie jest prawda. Spójrzmy na wykres. Od początku 2022 roku Stany to jest ta niebieska linia. Czy to najlepszy wynik? Nie. Tylko w zeszłym roku po spadkach w 2022. Więc jeżeli porównamy 2022 i 2023,
To dużo lepiej radziła sobie Japonia, czy też Ameryka Łacińska. Dwa z naszych najulubieńszych rynków akcyjnych na świecie to dziś Japonia i Ameryka Łacińska, przede wszystkim Meksyk i Brazylia. Japonia dlaczego? Ponieważ tam następują fundamentalne zmiany, ogromne zmiany w Japonii na poziomie firm. Firmy są zmuszane do tego, by osiągać większe zyski, zatrzymywać mniej gotówki i bardziej się rozwijać. I tego nie widzieliśmy od 20 lat. Od 20 lat co do Japonii to najlepiej było nic nie robić. Po prostu już zapomnieć o Japonii. Ale to wszystko się teraz zmieniło ze względu na właśnie te bardzo fundamentalne zmiany w tym kraju. I kolejną zmianą jest to, że jest pewna inflacja. Przez wiele lat ceny w Japonii spadały. Firmy nie mogły podnosić cen w tym otoczeniu. Było to niemożliwe. Ale teraz jest inflacja od 2-3% na plusie. Wiele firm może teraz po raz pierwszy od 20 lat podnosić ceny. A kiedy podnoszą ceny, to więcej zarabiają. Mają większe przychody, rosną zyski i rośnie cena akcji. I to właśnie widzimy. Czy to już koniec? Nie. Nadal wiele osób nie inwestuje w Japonii, być może w ogóle nikt z was, ale tam jest teraz duże pole, duże możliwości. Rynek japoński nie jest zbyt drogi, prognozy są dobre, zmiany cały czas się dzieją, więc akcje japońskie idą do góry i będą szły do góry. I pamiętajmy, firmy japońskie są wśród najlepszych na świecie w wielu dziedzinach, kiedy mówimy na przykład o technologii, grach wideo. CD Projekt, świetna firma, która produkuje Wiedźmina dla tych, którzy lubią gry. Fantastyczna gra, wiem, że tutaj polski autor był autorem książek. Ogromny rynek na gry. Nintendo, Sony, nie Amerykanie, to są ci duzi gracze, oczywiście Microsoft też, ale dwóch największych graczy to właśnie firmy z Japonii. Jest to bardzo ważny obszar. Roboty przemysłowe. Jeżeli myślicie, że będzie większa automatyzacja ze względu na AI, będzie coraz więcej fabryk z robotami przemysłowymi. Kto je buduje? Przede wszystkim Japonia i Korea Południowa, a nie Stany. Więc to nieprawda, że Amerykanie zdominowali wszystkie obszary technologii. W wielu obszarach dobra jest albo Europa, lub Japonia i Korea, które są na samym topie, między innymi właśnie tutaj pod kątem robotów przemysłowych. Ale patrząc tutaj, jeżeli powiecie, ok, Edmundzie, ale przede wszystkim technologia, Microsoft, Google, to kupiłem już w zeszłym roku. Tak, oczywiście, ale spójrzmy na ten wykres. Zielona linia to jest właśnie ten indeks, ten wskaźnik technologiczny. Przede wszystkim Stany, Microsoft, Google, wszystkie te firmy. Zeszły rok był dobry, ale spójrzmy na to, co działo się w 2022. Właściwie doszusowaliśmy teraz dopiero do poziomu sprzed spadku. Pytanie, czy warto inwestować w technologię? Generalnie nie. W ostatnich dwóch latach lepiej było inwestować w Stanach w ropę i gaz albo w bankowość w Japonii czy też w strefie euro. Więc nie chodzi tylko o technologię, to nie tylko technologia Google, Amazon, Apple i Stany. Jest dużo większy świat, który bardzo dobrze sobie radzi poza tymi głównymi ośrodkami i firmami. Więc widzimy tutaj Japonia. Wróciliśmy prawie do tego bezprecedensowego poziomu z 1989 roku. 34,5 roku temu. Nadal nie wróciliśmy na ten sam poziom, ale prawie. Jeszcze 3% brakuje. 34 lata. I to tylko ostatnich kilka lat. Po tym, jak przez wiele lat nic się nie działo. Ameryka Łacińska, tutaj też widzimy. Brazylia i Meksyk radzą sobie lepiej od Stanów, jeżeli chodzi o giełdę. I waluty, które umacniają się wobec dolara.
dość silna pozycja peso i waluty brazylijskiej. Pokazuje to silną gospodarkę, a także centralne banki w Brazylii i Meksyku są w stanie szybko ściąć stopy procentowe, aby zastymulować wzrost. Zadziałały bardzo szybko, kiedy wzrosła inflacja, dużo szybciej niż w Europie i w Stanach. Wyznają się na inflacji, pamiętają inflację, wiedzą, co mają robić. Więc ich reakcja była szybka. I w tej chwili te stopy procentowe wzrosły szybko, teraz obniżyli je, więc myślę, że Ameryka Łacińska jest świetnym miejscem. A ponadto mamy tam ekspozycję na produkty, na towary. Moim zdaniem dzisiaj jesteśmy już w innym świecie. Rosja pokazała nam jedną rzecz, że towary i kontrola nad towarami, nie tylko nad energią, ale nie tylko, jest czymś bardzo ważnym. Znowuż, z perspektywy inwestycyjnej, na przestrzeni ostatnich 10-15 lat najlepszą rzeczą co do produktów było robić nic. Tak jak Japonia, po prostu zapomnieć o towarach, nie ruszać tego tematu. Ale od pandemii i od konfliktu na Ukrainie świat się zmienił, doszło do zmian strukturalnych. Nie ma już czegoś takiego jak za dużo towarów żywności, miedzi, żelaza i tak dalej. Zaczynamy mieć niedobory. I kraje starają się teraz coraz bardziej kontrolować swoją produkcję towarów i eksport. Nie oddają tego już tak łatwo. Meksyk, Brazylia, Indonezja coraz bardziej kontrolują to, co eksportują, jak to eksportują, ile wartości jako kraje wyciągają z różnych metali, ze srebra, z ropy i gazu. I to się zmienia. I te kraje, które produkują towary, stają się teraz ważniejsze, silniejsze, generują większe zyski. I Meksyk oraz Brazylia należą do czołówki. Jedno ostrzeżenie. Jeżeli czytają Państwo wiadomości finansowe, wszyscy słyszeli o Nvidia. Tutaj mamy Nvidia, ta niebieska linia. Po prostu wzrost praktycznie nieograniczony. Magia. Nie jest coś niesamowitego, ale powiedziałbym dwie rzeczy. Kiedy mówimy o technologii, zawsze warto pamiętać, że wszystko może zmienić się w okamgnieniu dużo szybciej niż nam się wydaje. Nikt w świecie technologii nie pozostaje na zawsze zwycięzcą, ponieważ może pojawić się jeszcze lepsza, nowa technologia, która już jest tuż za zakrętem, o której jeszcze nie słyszeliśmy. Więc tutaj warto zachować ostrożność. Więc dzisiaj może warto w jakiś sposób inwestować w AI, w sztuczną inteligencję, ale jutro może wszystko może się zmienić. Jeśli wejdzie nowa firma z nową technologią, lepsza od Nvidii, to co się stanie z ceną akcji, która przez ostatnie 2 lata odnotowywała ogromny wzrost? Jest to niebezpieczne miejsce. Nie mogę Państwu powiedzieć, czy Nvidia jutro spadnie albo za rok. Nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że kiedy widzę ceny akcji, które wzrastają w taki sposób właśnie na fali sztucznej inteligencji, to mnie to niepokoi, ponieważ ryzyko także wzrasta. Ryzyko dla inwestora wzrasta, więc moja rada jest taka. Zamiast teraz kupować Nvidia, no moim zdaniem za późno. Po drugie, jeżeli ktoś zainwestował, no to dobrze, gratulacje, dużo zarobiliście, ale pomyślcie o tym, żeby wycofać część tych pieniędzy i włożyć je gdzie indziej. Ponieważ lekcja historii, ta zielona linia, Cisco, kiedy była bańka technologiczna właśnie tych lat 2000, kiedy wszyscy się ekscytowali internetem i tym sprzętem Cisco, który zasilał internet, Cisco straszliwie wzrosło, ale co było później? To, co szybko idzie do góry, może też szybko spaść. Więc bądźcie ostrożni. Nie wiem, co nastąpi, nie wiem kiedy, ale ryzyko jest ogromne. I częścią mojego zadania jest oczywiście mówienie o pewnych trendach długoterminowych, ale także sygnalizowanie ryzyk, które należałoby minimalizować albo ich unikać. Więc dzisiaj właśnie musimy mierzyć się
z nieprzewidywalnością w sferze technologii. Wreszcie możemy mówić o akcjach, o obligacjach, ale także o innych aktywach. Jednym z kolejnych bardzo ciekawych aktywów, o których wiele osób nie myśli, to złoto. Złoto jest bardzo wyjątkowym aktywem. Nic nie robi, jest ciężkie, złote, żółte. Nie wchodzi w reakcję, nie zmienia się za bardzo. Trudno jest je transportować, ponieważ jest bardzo ciężkie, ale jest to alternatywa dla pieniądza. Bardzo dobry sposób na umieszczanie, lokowanie wartości. Od tysięcy lat Rzym, Grecja, złoto, srebro, ale przede wszystkim złoto było wartością. To, co musimy wiedzieć o złocie, to ten wykres po lewej. Wiele powodów, by inwestować w złoto, jeżeli denerwuje nas, martwimy się o dolara. Trudno w Europie, też martwimy się o to, czy Unia Europejska pozostanie w jednym kawałku. Strefa euro. Wszystko jest możliwe po Brexicie, więc ludzi nie przekonuje euro, ale przekonuje złoto. Jako alternatywa dla gotówki, jako alternatywna forma waluty. I te szare słupki, kiedy Centralny Bank Stanów Zjednoczonych ścinał stopy procentowe, za każdym razem, kiedy te stopy spadały, były obniżane, to złoto zyskiwało na wartości. Ponieważ jest alternatywą dla dolara. Różne kraje nie lubią Amerykanów, nie chcą w tym samym stopniu polegać na dolarze, ale nie przekonuje ich euro, pound, czy funt, czy jen. Więc idą w złoto, zakupują ogromne ilości złota w Rosji, Turcji, Indiach, w Polsce. Polski bank też kupuje złoto. Chińczycy kupują ogromne ilości złota, aby zredukować poleganie na dolarze. Złoto trzyma wartość, jest alternatywną gotówką, alternatywną walutą i trzyma się dobrze przy obniżaniu stóp procentowym. Więc jeżeli mamy portfel, w którym mamy nieruchomości, obligacje, akcje, to złoto sprawdza się bardzo dobrze, kiedy przychodzi kryzys i wszystkie inne instrumenty padają. Więc złoto jest bezpieczne i właśnie w kryzysie radzi sobie najlepiej, aby zbilansować swój portfel. Myślę, że powinni Państwo też inwestować w złoto. Więc podsumowując, w tej prezentacji było wiele tematów. Mimo wszystko uważam, że powinni Państwo nadal inwestować w akcje, ale nie tylko w akcje technologiczne. Pomyślcie o złocie. To jest dobry pomysł. Także akcje korporacyjne w Stanach Zjednoczonych i Europie. I znowuż, myślę, że w Europie będziemy doświadczali wzrostu, im bardziej będzie spadała inflacja poniżej pułapy określone przez Europejski Bank Centralny. Tutaj jeszcze kilka tematów, nie będę wchodzić głęboko w nie. Często mówię o tematach inwestycyjnych, takie atrakcyjne tematy inwestycyjne w dłuższej perspektywie. Nie mam czasu, żeby wchodzić w szczegóły, więc wybiorę jeden temat, jeden z moich ulubionych. Czyli ten, demografia. Czeka nas, przed nami rewolucja w służbie zdrowia z dwóch powodów. Po pierwsze, sztuczna inteligencja. Które branże skorzystają najbardziej, wykorzystując techniki, algorytmy i modele sztucznej inteligencji? Moim zdaniem na pewno będzie to służba zdrowia. Po pierwsze, pomoże to znaleźć nowe leki, aby leczyć choroby, które dzisiaj są słabo leczone. Jest to wiele chorób. Demencja, choroba Alzheimera. To jest bardzo, bardzo rosnąca choroba. Nie mamy na nią dobrego leku. Właściwie nie potrafimy jej zapobiegać czy leczyć jej. Wszyscy prowadzą badania, ale tych dobrych leków brakuje i myślę, że modele sztucznej inteligencji pomogą nam znaleźć kandydatów na dobre leki, które pomogą nam dokonać ogromnych postępów pod kątem leczenia tych właśnie chorób. Wydajność procesu badań. Po drugie, diagnoza. Ponieważ wiemy, że jeśli
wcześniej wykryjemy chorobę, to mamy większą szansę w 100% wyleczenia. I na przykład jeśli chodzi o nowotwór, im wcześniej go wykryjemy, tym większe mamy szanse na przeżycie i na całkowite wyzdrowienie. I tutaj po raz kolejny korzystanie ze sztucznej inteligencji do skanowania, do analizy krwi, badania krwi mogą zapewnić nam wczesne ostrzeżenia różnych chorób. Nawet jeśli chodzi o Alzheimera, to mamy nowe badania dzisiaj, które mogą już nam powiedzieć 15 lat wcześniej, że jesteśmy obarczeni ryzykiem zachorowania na tę chorobę. I wtedy możemy coś z tym zrobić. I sztuczna inteligencja będzie nam pomagała poprawiać techniki diagnostyczne i identyfikować choroby, zanim one w ogóle nam się przytrafią. I dzięki temu będziemy mogli lepiej leczyć pacjentów. Później mamy kolejny punkt, leki przeciw otyłości. Oczywiście popatrzmy na Europę. Ja oczywiście też mógłbym zrzucić parę kilogramów, moja żona mówi mi to codziennie. Ale to jest problem w świata zachodniego, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, może nie tak bardzo w Polsce, ale ten problem rośnie. Jeśli mamy otyłość, to później mamy cukrzycę typu drugiego, co powoduje z kolei problemy z sercem i inne choroby towarzyszące. A więc te leki przeciw otyłości, które teraz są dostępne jedynie w formie zastrzyków, one są bardzo dobrze działają i ludzie w ciągu, przy pomocy tego leku, ludzie są w stanie stracić 15-25% swojej wagi. Ale nie można przez całe życie brać tych zastrzyków. Więc co można zrobić? Można zmienić sposób życia, dietę, można wykonywać ćwiczenia i to wszystko, co zawsze nam mówią, żeby robić. Ale jeśli ktoś już jest otyły, może sobie pomyśleć, jest zbyt późno, powinienem był to zrobić, ale nie zrobiłem. Ale jeśli straci się 15-25% masy ciała, to można sobie pomyśleć, no jest jeszcze dla mnie jakaś szansa, mogę żyć zdrowiej, dłużej, straciłem parę kilogramów, a teraz mogę zmienić swój styl życia i myślę, że to właśnie będzie się działo, a to oznacza dużo zmian w sposobie, w jaki konsumujemy, na przykład może te spodnie do jogi będą coraz bardziej popularne. I są już nawet, ponieważ ludzie coraz więcej będą ćwiczyć. Jest to pewien trend, który obserwujemy w Wielkiej Brytanii. Ludzie noszą te dresy na sobie, nie tylko do ćwiczeń, ale po prostu gdy chodzą po ulicach. I to jest taki trend, który obserwujemy nie tylko wśród młodych ludzi, ale również wśród starszych osób. A więc te trendy, które tutaj wyłapujemy i obserwujemy, one stanowią taką rewolucję dobrostanu. To będą długoterminowe trendy. To będą one trwały kilka lat i myślę, że jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku ciekawej rewolucji w tym obszarze. To jest jeden z tematów, o którym chciałbym Państwu również przypomnieć. I na tym się zatrzymam i zadam pytanie. Po pierwsze, bardzo dziękuję za uwagę, ale jeśli Państwo mają jakieś pytania, to teraz można je zadać. Real estate, yes. Co jeśli chodzi o nieruchomości w Europie? Dziękuję za pierwsze pytanie. Tak, oczywiście. Polscy inwestorzy kochają nieruchomości. To jest prawie uzależnienie. A ja powiem wam coś takiego. Na początku mieliśmy szok cenowy. Dlaczego? Jest jeden powód, ponieważ to były koszty finansowania, które były na naprawdę niskim poziomie, a potem nagle wzrosły. A więc oczywiście w każdej klasie aktywów, gdzie musimy pożyczać pieniądze, to gdy pożyczki, to tak to działa. Teraz widzimy, że stopy procentowe będą szły w dół, długoterminowe, krótkoterminowe.
A więc jeśli chodzi o rynek nieruchomości, to jest dobra wiadomość, zwłaszcza jeśli chodzi o mieszkalnictwo, ponieważ ludzie będą mogli pożyczać pieniądze. Może nie tak tanio jak kilka lat temu, ale taniej niż dziś, w przyszłym miesiącu, w przyszłym roku. I koszty pożyczki będą szły w dół i to będzie wspierało właśnie rynek nieruchomości. Druga kwestia jest taka, że w większości krajów w Europie nie mamy wystarczająco dużo domów i mieszkań. Po prostu nie mamy wystarczającej ilości. Niestety dzisiaj jest trend taki, że ludzie chcą mieć więcej domów, a więc może mamy duże domy dla dużych rodzin w Europie, ale ludzie nie mają już dużych rodzin, a więc ludzie mają coraz mniej dzieci, rodzą je później, ponieważ koncentrują się na pracy, na karierze, a więc nie mają czasu na dzieci, a więc takie rodziny nie potrzebują aż tak dużych domów. Po drugie, niestety, ludzie coraz częściej się rozwodzą, a więc zamiast jednego domu ludzie potrzebują dwóch mieszkań. A więc nie mamy tutaj dobrego rozmieszczenia. Mamy dużo domów, ale potrzebujemy mieć więcej mniejszych mieszkań, na przykład dla rozwiedzionych par. I myślę, że ten popyt nadal jest obecny. Ale najpierw musimy dostosować ceny. Uważam, że Polska jest w bardzo dobrym miejscu, zwłaszcza w Warszawie, ponieważ bezrobocie jest bardzo niskie, więc macie dobry wzrost zatrudnienia, macie dynamiczną gospodarkę, rozwój gospodarki. Jesteście atrakcyjni dla zagranicznych inwestorów. Wiem, że wiele firm ze Stanów Zjednoczonych lubi mieć na przykład swoje filie w Krakowie, ponieważ bardzo dobrze mówicie po angielsku, macie bardzo dobrze wykształconych pracowników. Jesteście bardzo zmotywowani, nie jesteście tacy jak Francuzi czy Brytyjczycy, którzy są troszeczkę leniwi, więc powiedzmy sobie szczerze, że pracujecie bardzo, bardzo ciężko. Mój ojciec jest Chińczykiem i on również bardzo, bardzo ciężko pracuje, a więc oczywiście zajmie to trochę czasu, aż minie ten szok stóp procentowych, będzie dostosowanie cen, ale myślę, że później wzrost będzie dobry. I to jest prawda dla całej Europy, zwłaszcza dla Polski. Muszę jakieś inne pytania? Można je zadać również w języku polskim i zostaną one przetłumaczone na angielski. Mamy również pytania może z online'u, Jacku? Jakieś? Mamy? Nie, to na... O! No to może ja. Okay, you are showing your expectations for Fed rates. Pokazywał pan swoje oczekiwania, jeśli chodzi o spadki stóp procentowych Fedu. To nadal będzie wyższy poziom niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni po kryzysie Lehman Brothers. A więc jakie są pana perspektywy na przyszłość? Druga kwestia, jeśli chodzi o obligacje. Czy obserwuje pan zmiany statystyk w stawkach korporacyjnych? Jak będą wyglądały stopy procentowe w Europie i poza Europą po 2025 roku? Dobrze, będą wyższe, będą rzeczywiście wyższe niż dawniej, ale nie chcę powiedzieć, że teraz są wyższe, tylko że dawniej, wcześniej były po prostu naprawdę wyjątkowo niskie. Na przykład po kryzysie w 2008, potem pojawiła się pandemia. A więc było kilka szoków, które sprawiły, że te stawy procentowe były niższe niż powinny być przez wiele lat, ponieważ banki centralne nie wiedziały, co innego mogą zrobić. Myślę, że teraz stopy znajdują się na tym poziomie, na którym powinny się znajdować teraz średnio. A więc tak naprawdę powracamy do poziomu, na którym powinny się znajdować. Weźmy przykład Federal Reserve i ich stawek. Od 50. lat średnio były na poziomie 4,2%. Teraz jesteśmy na 5,2%, więc po prostu powracamy do tej średniej z ostatnich 70 lat. Więc powinny spaść tylko 1 czy 1,5% i może nawet zejdziemy troszkę niżej krótkoterminowo. Ale myślę, że długoterminowo powinny znajdować się na poziomie 3-4% w Stanach Zjednoczonych. Troszeczkę niższe w Europie, ponieważ my nie mamy takiego rozwoju, jak oni mają, a więc nie ma tej samej presji inflacyjnej.
A więc może 3-3,5% długoterminowo w Europie. No więc nie tak niskie jak wcześniej. Myślę, że dopasowujemy się do nowej rzeczywistości. Częściowo dlatego, że inflacja długoterminowo również nie wróci do poziomu sprzed lat. Tutaj jeśli patrzymy na przykład na niedobory surowców, czy jeśli nadal będzie pozostawało niskie bezrobocie, kraje będą chciały produkować jak najwięcej w Europie, czy jak najbliżej, to będzie kosztowało i będziemy potrzebować środków, żeby to finansować. A więc inflacja będzie być może troszeczkę wyższa i to również z innego powodu, ponieważ rządy mają dużo długu. Najlepszy sposób zredukowania długu w czasie poprzez rządy w porównaniu do rozmiaru gospodarki to nieco wyższa inflacja, nieco lepszy rozwój. To dlatego, że potem są większe podatki, które pozwalają utrzymać, redukować stabilny sposób długi, w długim okresie, w okresie na przykład 20 lat. Ale z tym związany jest właśnie troszkę wyższy wzrost i troszkę wyższa inflacja. Dlatego nam być może będzie troszeczkę wyższa niż w ciągu ostatnich wielu lat. Jakie było drugie pytanie? To jest również ciekawe pytanie. Te stopy powinny zostać na niskim poziomie, stopy niewypłacalności, ponieważ one obejmują marże zysków firm. Teraz są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. W Europie, w Stanach Zjednoczonych również marże zysków są bardzo wysokie. Firmy nie mają tak dużo długów. A więc według mnie zawsze były jakieś sektory, takie jak na przykład nieruchomości, gdzie będzie troszeczkę trudności, ale ogólnie stawki niewypłacalności powinny zostać na dosyć niskim poziomie. I to jest ciekawe na przykład dla bardzo rentownych obligacji. W Stanach Zjednoczonych rekomendujemy, aby jeden segment, taki nazywamy ich upadłe anioły, oni inwestowali zostali zdegradowani do ratingu 2B. To jest najwyższy poziom dobrej rentowności, ale on jest tak naprawdę dosyć niski. A więc ja nadal uważam, że ten segment wysokiej rentowności jest atrakcyjny, ponieważ jest duża rentowność, ale ryzyko jest dosyć niskie, a więc są możliwości. Ah, sorry. Yeah, maybe I need to listen to this. Sorry. Thanks. Sorry. Hello? Sorry, yeah, I think, yeah, could you say that again, please? Czy pan może powiedzieć coś? Czy pan... Second, okay. Okay, how do I change the channel on this? Sorry. Oh, is it this one? That's volume. Yeah, but zero. Is that the right channel? Okay, sorry. Thank you. Sorry. Hello? Is there a translation? Yes. Działa teraz? Yeah. Sorry. Czy pan może się wypowiedzieć na temat rekordowego deficytu budżetowego w Polsce, zadłużenia naszego, zadłużenia krajów europejskich i w ogóle wszystkich krajów rozwiniętych na świecie, bo to jest wielka tykająca bomba na przyszłość. Poprosiłbym o jakiś pana komentarz. Yeah, yeah. Okay. Yes. No, you're right. Tak, ma pan rację. But, as I said, ale tak jak powiedziałem,
Jest taka ścieżka do zredukowania długu w dłuższej perspektywie. To jest bardzo wąska ścieżka, wymaga dużo czasu i wymaga tego, aby rządy działały w sposób stały, stabilny, ale nie jest to łatwe, ale jest wiele krajów, jest kilka krajów, które bardzo dobrze poradziły sobie z ogromnymi długami bez problemów na rynku obligacji. Na przykład taka tykająca bomba w Japonii. Ten dług w kraju, gdy porównamy z rozmiarem gospodarki, jest dużo, dużo wyższy niż w Polsce czy w Europie. I Japończycy nie mieli z tego tytułu problemu, ale oczywiście zawsze jest ryzyko. Ale problem polega na tym, kiedy ono się pojawi. To może być za wiele lat dopiero. Może być stabilnie przez bardzo długi czas. A może się wydarzyć coś niespodziewanego, tak jak już wcześniej, na przykład banki centralne, tak jak Polski Bank, czy Europejski Bank Centralny, czy Fed przestaną kupować ponownie obligacje rządowe, aby zmniejszyć tą rosnącą rentowność. Ale to oznacza również, że banki centralne będą muszą kupować dużo obligacji, ale nie będą tego robić, nie będą mogli tego robić przez bardzo wiele na zawsze. A więc dlatego banki centralne muszą kupować trochę czasu, muszą zarządzać powoli tym długiem, rozwijać gospodarkę również stabilnie. Jest to trudne, jest to problem, ale czy to jest problem dzisiaj? Nie jestem pewien. Myślę, że to jest bardziej za kilka lat, za 5-10 lat, albo dalej jeszcze. Pojawiły się też pytania na czacie i pierwsze pytanie. Czego można się spodziewać, jeśli chodzi o kurs euro-złoty? Jakich trendów w zakresie tej pary walutowej? To jest trudne pytanie. Problem, jeżeli chodzi o euro, jest następujący. To jest dziwna bestia, ponieważ to nie jest jeden kraj, jest to blok krajów i wewnątrz tego samego bloku mamy oczywiście takie kraje jak Grecja, Włochy i Niemcy. To dziwna sytuacja, ponieważ ich gospodarki bardzo się różnią. Ale co jest zabawne, to, że dzisiaj jesteśmy w innym miejscu niż 12 lat temu, kiedy mieliśmy kryzys 2011 roku. Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, tam były problemy, a Niemcy były właśnie tym pupilkiem, tym dobrym uczniem, który nie zrobił nic złego, ale dzisiaj mamy odwrotnie. To Niemcy nie mają wzrostu, Grecja dobrze sobie radzi, dobrze wraca. Dobrze się odbudowuje, wygląda to fantastycznie w stosunku do Niemiec. To Niemcy mają problem. Co to oznacza dla euro? Trudno powiedzieć, ponieważ siła euro po części zależy od wiary w strefę euro. Czy pozostanie ona jednym blokiem, czy będzie miała konsekwentną, jednolitą politykę i czy nikt inny nie opuści euro. Po Brexicie ludzie się zastanawiają. Chociaż Wielka Brytania nie należała do strefy euro, co należy podkreślić, ale mimo wszystko uważam, że Unia Europejska nie jest idealna, ma ogromne problemy, wiele problemów, wiele powodów, dla których strefa euro nie ma sensu jako blok ekonomiczny, gospodarczy, ale dzisiaj główne kraje, które należą do strefy euro, mają interes w tym, aby to działało tak długo, jak to możliwe. I myślę, że właśnie to jest jedną z sił napędzających euro. Inne waluty nie są też specjalnie dobre. Nikt nie chce jena, nikt nie chce funta. Jakie są jeszcze główne waluty? Jeżeli chcemy alternatywy dla dolara, no to właśnie euro. Więc wydaje mi się, że de facto, biorąc pod uwagę to, że Stany obniżą stopy procentowe szybciej niż Europa, euro prawdopodobnie wzrośnie na wartości i prawdopodobnie też złotówka się wzmocni wobec dolara, ponieważ polska gospodarka rozwija się znakomicie szybciej niż Europa. Mają państwo bardzo dobrze wykształconą siłę roboczą, ogromny dynamizm, większa dynamika niż w Niemczech.
tak więc w dłuższej perspektywie to pomoże złotówce. I znowu są różne względy polityczne, o ile będą państwo mniej rząd, nie ekstremalny. Bo to też wpływa na walutę. Ale myślę, że zarówno euro, jak i złotówka będą umacniać się względem dolara w perspektywie średniej lub długiej. Okay, mamy pytanie. Mamy drugie pytanie. Czy pozycja dolara w horyzoncie 5 lat jako globalnej waluty jest niezagrożona? Ja mogę powtórzyć, tak? Czy pozycja dolara w horyzoncie 5 lat jako globalnej waluty jest niezagrożona? This is a difficult question. No to jest trudne pytanie. Oczywiście oficjalna linia BNP Paribas mówi nie, ale dlaczego mówimy nie? Ponieważ jaka jest alternatywa? Znowuż, oprócz euro, jeśli mówimy o Azji czy Ameryce Łacińskiej, Bliskim Wschodzie, nikt nie chce tam euro. Może troszeczkę, ale nie za dużo. Więc jeżeli mówimy o handlu, o rezerwach, to dolar nadal jest dominujący. Niemniej jest jeden czynnik, który jest martwiący, to Trump. Jest duża szansa, że wygra wybory w listopadzie, a jeżeli wygra, to jest dość dobra szansa na to, że zrobi to, co powiedział, czyli Ameryka na pierwszym miejscu. Albo nie obchodzi mnie reszta świata, obchodzi mnie tylko Ameryka. I to nie będzie dobre dla dolara. Dlaczego? Ponieważ tworzymy więcej wrogów. Amerykanie mają już wielu wrogów, Rosję, Chińczyków, Indie. To też nie jest przyjaciel. Arabia Saudyjska no już nie jest taka przyjazna, Bliski Wschód. Jeżeli chodzi o trendy, to Amerykanie wkurzają coraz więcej krajów, a Trump jeszcze bardziej to zaostrzy. Nawet samo NATO i Europę może tutaj doprowadzić do pasji. I to jest właśnie moja obawa. Myślę, że taki rozwój sytuacji mógłby najbardziej podminować pozycję dolara w następnych 5 latach. Jeżeli sytuacja się zaostrzy, jeżeli Stany zamkną się w sobie, to nie będzie dobre dla dolara. I dlatego też lubię złoto, ponieważ jest to polisa ubezpieczeniowa na wypadek właśnie takiego rozwoju wypadków. Tak, to jeżeli mamy jeszcze pytanie, mamy, to ja proponuję może dwa ostatnie pytania już z sali i następnie już będziemy mieli okazję porozmawiać już kuluarowo. Także Tam podejdzie ktoś, o jestem, bardzo proszę. I would like just to ask about one question regarding the electricity, sektora elektrycznego, czyli tutaj urządzeń elektrycznych i zielonej energii. Czy uważa pan, że jest tendencja, by przechodzić od paliw kopalnych na bardziej odnawialne źródła energii? Odpowiedź brzmi tak, ale wiem, nie jestem ekonomistą, ale mimo wszystko tak, jest taki trend i oczywiście fotowoltaika tutaj ma więcej sensu, jeżeli chodzi o OZE. Gdybym miał dzisiaj instalować OZE, które jest najbardziej najprostsze, najrentowniejsze, to panele słoneczne. Co będzie się co będzie spadało pod kątem ceny? Fotowoltaika, ponieważ jest produkowana w Chinach, eksportują coraz więcej, coraz tańsze, coraz bardziej efektywne i taka jest historia właśnie fotowoltaiki od 15 lat, tak jak silnik benzynowy, który poprawialiśmy, żeby był bardziej wydajny. Oni robią to samo, jeżeli chodzi o panele słoneczne, więc powiedziałbym tak. Ale tutaj jest to ale.
w dzisiejszym świecie, czy wiedzą Państwo, ile energii odnawialnej, wodnej, wiatrowej i tak dalej, ile to jest procent całkowitej produkcji energii? To tylko 4% światowej produkcji energii, więc 96% to są pozostałe rzeczy, ropa, gaz, węgiel i atom. Więc jeżeli poważnie podchodzimy do redukcji naszego śladu węglowego, musimy dojść do dwóch wniosków. Musimy bardziej inwestować w OZE, w energię wiatrową i tak dalej, w słoneczną, ale musimy też inwestować w atom. Musimy przedłużać życie istniejących elektrowni atomowych. One już istnieją. Musimy lepiej je utrzymać, aby starczyły na dłużej, i musimy budować kolejne. Po drugie, i to jest ta trudna rzecz, musimy powiedzieć ludziom prawdę, że jeżeli naprawdę chcecie zmniejszyć swój ślad węglowy, jest tak naprawdę tylko jedno rozwiązanie. Musicie korzystać z mniejszej ilości energii. Nikt tego nie chce słyszeć, ponieważ to oznacza, no może na przykład nie będziecie jeździć samochodem, tylko autobusem. Może nie kupujecie co dwa lata nowego telefonu komórkowego, tylko macie swój telefon przez 5 lat. Korzystacie wielokrotnie z tej samej rzeczy. Recykling musi być lepszy. Nadal nie stosujemy recyklingu w odpowiednim stopniu, ale ludzie nie chcą tego słyszeć, ponieważ to zabiera im wolność, tracą wolność, cząstkę swojej wolności. Ale taka jest rzeczywistość, zwłaszcza w Europie, i myślę, że politycy nie chcą nam tego mówić, ale rzeczywistość jest taka, że po prostu musimy zmniejszyć wykorzystanie energii. Musimy mniej energii wydatkować. Kropka. Ale nigdy nie było takiego momentu w historii, gdzie po wzroście standardu życia i wzroście energii, jeżeli zredukujemy wykorzystanie energii, no to nasz status, nasza jakość życia również spadnie. Więc tak, energia słoneczna, atom, ale także wydajność energetyczna, wydatkowanie mniejszej ilości energii, to jest coś, co musimy zrobić. Nie brzmi to dobrze, ale no, taka jest prawda. Bardzo dziękujemy za ciekawą prognozę. A moim zdaniem jest ona pozytywna. Inflacja już za nami, koszty finansowania spadną, nieruchomości będą dobrze sobie radzić. Ale gdyby miał pan powiedzieć, jakie są największe 2-3 wyzwania, czy też ryzyka w horyzoncie 5-letnim, a także być może o napięciach makroekonomicznych i politycznych. Mamy konflikt w Izraelu z Palestyną, Ukraina, Tajwan, Korea Północna. Jest tutaj wiele napięć, jak reagować będą rynki globalne, więc jakie będą w tej perspektywie terminowej 5-letniej największe ryzyka i wyzwania? W krótkoterminowej perspektywie, czyli w najbliższym roku, 2 latach, te największe ryzyka to jest jakiś szok energetyczny, wzrost cen energii, zwłaszcza ropy, ponieważ dziś zakładamy, że ropy nam wystarczy. Patrząc na cenę ropy, $80 za baryłkę, to jest nawet mniej niż przed inwazją na Ukrainę w 2022, więc da się z tym żyć. Ale zapotrzebowanie na energię, zwłaszcza na ropę, wzrasta globalnie, zwłaszcza w krajach takich wschodzących, w Chinach, w Indiach, w Indonezji, w Wietnamie. Wszyscy używają coraz więcej energii, ponieważ ich gospodarki rozwijają się, zwłaszcza potrzebują ropy. Do pojazdów. Do tej pory produkcja ropy w Ameryce wzrastała. W tej chwili jest to największy producent ropy na świecie, większy od Rosji, od Arabii Saudyjskiej, Stany Zjednoczone, 13 milionów baryłek dziennie. I ten rynek ropy nie załamał się właśnie dlatego, że mamy na nim Stany.
ale trudno będzie zwiększać tę produkcję w najbliższych 2-3 latach, ponieważ to ten łatwy wzrost, zwłaszcza z właśnie tych łupków w Teksasie, to już się skończyło. Jest tutaj wiele powodów technicznych dla tego stanu rzeczy, ale nie wchodząc w nie, myślę, że ryzyko jest takie, że w Ameryce nie wzrośnie produkcja, ta produkcja wręcz zacznie spadać. I to może wiele osób zaskoczyć. Cena ropy zasadza się właśnie na cenie tej ostatniej baryłki. Jeżeli będzie większy popyt, a podaż spadnie, to może bardzo wywindować ceny, zwłaszcza jeżeli Rosja czy Arabia Saudyjska postanowi zakręcić kurek, to może być dużym szokiem, więc w krótkiej perspektywie to jest największe ryzyko. W dłuższej perspektywie większym ryzykiem jest oczywiście Rosja i Putin. Jeżeli Trump dojdzie do władzy i powie, Ameryka na pierwszym miejscu, nie obchodzi mi Europa, Ukraina, to za dużo kosztuje, zakręcamy, już tam nie inwestujemy. Putin powie, no super, będę w takim razie się rozpychał, może atakując inne kraje, albo odbudowując krok po kroku Związek Radziecki. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dzisiaj jeszcze nie obliczyliśmy tego ryzyka, nie ustaliliśmy jego ceny, ale co dziwne, jeżeli Trump dojdzie do władzy, to może być dobre dla rynków finansowych, ponieważ zetnie podatki i będzie lepszy wzrost, ale w dłuższej perspektywie będzie to niepokojące, ponieważ to, co on będzie robił globalnie na scenie politycznej, z pewnością będzie mogło zachęcać Putina, który zajmie miejsce Ameryki. Drodzy Państwo, mamy jeszcze czas na pytanie z sali. O, jest jeszcze. Może tam. O, tutaj też mamy. Aha. Ah, yes, yes. In some countries they might replace dollar. Jakieś waluty będą mogły zastąpić dolara? Tak, niektórzy mówią, jaka jest Pana opinia na ten temat? Myślę, że nie zastąpią one dolara, ponieważ Federal Reserve prawdopodobnie stworzy cyfrowego dolara. Już w Chinach istnieje cyfrowy yuan, aby ułatwić transakcje i cyfrowe waluty już istnieją. Zastanówcie się, jak dużo gotówki używacie. Kiedy patrzę na Europę, to jest wspaniałe dla mnie, to jest to, że nie potrzebuję mieć złotówek, nawet gdy jestem tutaj. Mam tylko swoją kartę. Wszystko jest elektroniczne, może nie cyfrowe, tak jak Bitcoin, ale już jest. Nie potrzebuję mieć gotówki, a więc korzystanie z gotówki jest coraz rzadsze. Więc teraz wyobraźmy sobie, jeśli ja pracuję w rządzie, to nie chcę, żeby ludzie używali gotówki. Chcę, żeby wszystko było elektroniczne, cyfrowe, ponieważ wtedy mogę to sprawdzić. Mogę zobaczyć, czy dobrze płacicie podatki, czy może coś, czy ukrywacie jakieś pieniądze dla celów unikania podatków, czy na przykład dla celów kryminalnych. Ludzie bardzo lubią używać gotówki, ponieważ nie chcą, żeby rząd wiedział, co robią. Ale jeśli mówi pan o oficjalnej walucie cyfrowej banków centralnych, takich jak cyfrowy dolar, cyfrowe euro, to teraz o tym mówiłem. Ale jeśli mówimy o bitcoinie, to nie jest waluta kontrolowana przez rząd. I dlatego bitcoin jest bardzo przydatny w krajach takich jak Turcja, ponieważ oni chcą, żeby pieniądze były poza rękami rządu i chcą również chronić pieniądze przed problemem krajowej inflacji. Bitcoin jest jednym ze sposobów, żeby sobie z tym poradzić. Nie jest do końca stabilny, ale zawsze lepiej niż liry tureckie, które jednak bardzo szybko spadają, których wartość bardzo szybko spada. Ale problem z Bitcoinem jest teraz taki, że jest coraz bardziej scentralizowany. Przy pomocy tych wszystkich ETF-ów można kupować Bitcoiny, ale to jest przeciwieństwo tego, czym w zasadzie jest Bitcoin, ponieważ kto ma Bitcoina, to BlackRock, Fidelity, te ogromne organizacje.
Ale cały pomysł Bitcoina polega na tym, żeby odsunąć się od tych wszystkich instytucji. A więc nawet w przypadku Bitcoina myślę, że może jego wartość będzie rosła, będzie to być może będą to aktywa, w które chcecie inwestować. Ale jeśli spojrzymy na filozofię Bitcoina, to widzimy przeciwieństwo tego, z czego naprawdę chciał założyciel Bitcoina i tego, co stanowi jego filozofia. Po wynalezieniu ETF-ów, które mogą tworzyć pieniądze do inwestowania w Bitcoina, to tworzy się centralizacja, która jest przeciwieństwem Bitcoina, więc myślę, że to się zdarzy, ale nie wiem, nie myślę, że to jest dobre, ponieważ w pewnym sensie tracimy naszą wolność na rzecz rządów, które mogą nas śledzić coraz bardziej, tak jak na przykład w Chinach. To prawdopodobnie stanie się wszędzie. Krok po kroku będą mogli śledzić całkowicie nasze pieniądze, ponieważ wszystko będzie elektroniczne i cyfrowe i to właśnie mnie martwi. A więc ja trochę nawet jeszcze lubię gotówkę. Chciałam się zapytać o sytuację. Tak, słyszy mnie pan? Chciałam się zapytać o sytuację w Stanach. Mianowicie chodzi mi o banki regionalne, małe. W tej chwili jest problem w Nowym Jorku takiego banku i finansowanie jest do marca rządu. I co dalej? Czy to nie wywoła kryzysu? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, chodzi mi o sztuczną inteligencję AI. Czy w związku z tym, jeżeli była bańka internetowa, czy w przyszłym roku można by było shortować na AI? Dwa pytania. To wszystko. Dziękuję. Więc regionalne małe banki w Stanach Zjednoczonych, tak, rzeczywiście tam jest problem. Zaczął się w marcu zeszłego roku z bankiem w Dolinie Krzemowej. Problem jest z pożyczaniem pieniędzy dla ludzi, którzy na przykład chcą budować budynki biurowe, biurowce. Problem tam istnieje. I to jest jeden z powodów, dla których uważam, że Bank Centralny w Stanach Zjednoczonych będzie musiał nadal wspierać system bankowości w Stanach Zjednoczonych, ponieważ ten problem nadal tam istnieje. Ceny biur idą w dół, to znaczy, że banki będą traciły dużo pieniędzy, a więc ostatecznie będziemy obserwować więcej problemów, ponieważ to nadal tam jest, ale Federal Reserve pokazał już, że szybko zareagowali w marcu w przypadku tego banku w Nowym Jorku i będą nadal szybko reagować. I to jest jeden z powodów, dla których myślę, że oni będą zmniejszać stopy, nie tylko z powodu inflacji, ale ponieważ to pomaga regionalnym bankom i pomaga finansować te banki regionalne. A więc myślę, że nadal będą pomagać tym bankom, ponieważ nie mają wyboru. W przeciwnym razie ryzykują pojawienie się bardzo dużego problemu. A więc jedno z głównych zadań Federal Reserve to jest unikanie dużych problemów w systemie finansowym. Tak jak na przykład w roku 2008. Po 2008 wyciągnęli swoją lekcję, nauczyli się i nie dopuszczą drugi raz do tego. Tak, teraz bańka AI. Tak, są to jednak dwie rzeczy. Czy AI naprawdę zrewolucjonizuje sposób, w jaki żyjemy, pracujemy? Tak. To jest prawda. Nie wiemy jak dokładnie, ponieważ jest zbyt wcześnie. Ja zajmowałem się AI 25 lat temu, ale nie śniłem nawet o sile AI takiej, jaką mamy dzisiaj. Teraz można robić przy pomocy AI naprawdę bardzo skomplikowane rzeczy, które mają praktyczne zastosowanie, ale ludzie zawsze zapominają o tym, że potrzeba dużo czasu, żeby dobrze zrozumieć, jakie jest dobre wykorzystanie tej technologii w rzeczywistym świecie, ponieważ mamy informatyków, inżynierów, którzy uwielbiają technologię, ale ludzie mogą powiedzieć, dobrze, to jest wspaniałe, ale co ja mam z tym zrobić? W jaki sposób jest to użyteczne? W jaki sposób to wpłynie na nasze zarządzanie biznesem, aby to ulepszyć? To zajmuje wiele lat. To już się dzieje, ale wymaga to wielu lat. Myślę, że to jest prawdziwe, ale tutaj mamy dodatkowe oddzielne pytanie. A co jeśli chodzi o inwestycje? Czy dalej mam kupować Nvidię? A tutaj prawdopodobnie odpowiedź brzmi nie. Trzeba dziś dwie rzeczy. Rzeczywistość
i to, w co ludzie inwestują, a to nie jest to samo, ponieważ być może firmy, które dobrze sobie będą radziły na dłuższą metę, jeśli chodzi o rewolucję AI, nawet może jeszcze dziś nie są notowane na giełdzie. Może nikt jeszcze o nich dziś nie słyszał, ale być może w ciągu najbliższych kilku lat usłyszymy o nich. A więc wydaje mi się, że dzisiaj ciężko jest powiedzieć, jak inwestować w AI. A więc dlatego myślę, że powinno się inwestować w sektor półprzewodników, ponieważ jestem jedynie pewien tego przy sztucznej inteligencji, że będziemy potrzebowali więcej chipów, pamięci czy do przechowywania danych, detektorów na przykład do autonomicznych samochodów. Potrzebujemy tych wszystkich chipów, a więc musimy produkować ich coraz więcej w całym sektorze. Nie wiem natomiast, kto tutaj wygra, ale myślę, że ten sektor na pewno będzie się nadal rozwijał i właśnie tak uważam w tym momencie. Drodzy Państwo, zbliżamy się powoli do końca naszej drugiej części spotkania, ale jeszcze może jakieś pytanie z sali? Jest. O, właśnie pan. Na jednym z pana wykresów zauważyłem, że długoterminowo dolar może wzrastać razem ze złotem. Wydawało mi się wcześniej, że dolar spada, wtedy złoto rośnie. Czy może pan to troszkę skomentować? Yes. Yeah, so gold, as I said, is. Tak, złoto. Jak już powiedziałem, krótkoterminowo radzi sobie dobrze, gdy dolar sobie nie radzi. A więc jeśli patrzymy na ceny złota w dolarach, to one rosną, gdy dolar słabnie. Podobnie w innych w przypadku innych walut, ale długoterminowo dolar może być inaczej, ponieważ w długoterminowej perspektywie mówimy bardziej o wartości, o bezpieczeństwie, o tej charakterystyce złota, którą jest bezpieczeństwo, która w sensie takim, że to chroni majątek w trudnych czasach, ale złoto jest w przeciwieństwie do dolara ograniczone. Nie można zwiększać ilości złota o 1,5% rocznie. Natomiast można tworzyć dużo dolarów. Teraz jest to już elektroniczne, a więc Fed może po prostu zmienić numer i stworzyć dolary. Tak po prostu. Nie można tego zrobić w przypadku złota. Więc myślę, że w dłuższej perspektywie ryzyko jest takie, że banki centralne będą zmuszone do tworzenia więcej papierowych pieniędzy, dolarów, euro, aby promować wzrost i wspierać gospodarkę. Ale ponieważ nie można tego zrobić w przypadku złota, to oznacza, że ceny złota będą rosły w porównaniu z tymi papierowymi walutami. I to jest największa siła napędowa w najbliższych latach. Dlatego myślę, że złoto jest naprawdę wspaniałe. Mimo, że jest nudne, żółte i nic nie robi, to ja nadal je lubię. To chyba zakończymy na tym pytaniu naszą drugą część spotkania. Dla tych państw... Oj, widzę, że jeszcze jedno. Dobrze, okay. Ostatnie pytanie. Wielokrotnie pan mówił dzisiaj o złocie. W jakim kierunku? Czy w postaci fizycznej, czy na przykład ETF-ów? W którą stronę by pan podążał? Okay, yes. Always start with physical. Zawsze zaczynamy od fizycznej formy, ponieważ jeśli wszystko upadnie, to po prostu możemy wziąć do ręki swoje pieniądze. Tak, taka jest prawda. Ale problem jest taki, że jeśli to robimy, to nie zawsze może to zadziałać. Zawsze jednak tak naprawdę radzę, żeby zacząć od tej formy fizycznej. Oczywiście problem jest z przechowywaniem tego. A więc forma fizyczna jest w porządku albo
Nawet EFT też jest OK, jeśli to odpowiada naszemu złotu, które jest przechowywane na przykład w jakimś banku, ale w praktyce to jest najbardziej płynny sposób, ponieważ chcemy mieć jakąś płynność, a więc jeśli nie spodziewacie się końca świata, to myślę, że to jest najlepszy sposób. Jeśli spodziewacie się końca świata, to lepiej mieć takie złoto gdzieś zakopane fizycznie w ogrodzie, tak żeby nikt innego nie mógł znaleźć. Może dobrze jest mieć trochę tego, trochę tego. A co jeśli chodzi o kopalnię złota? Muszę wyznać, że ja inwestowałem w kopalnię złota, ale to była jedna z moich najgorszych inwestycji. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedno z najbardziej niestałych aktywów. Może nagle rosnąć, spadać bardzo dynamicznie w dół, nigdy nie jest stabilne, ale dla większości naszych klientów nie zalecam tego, ponieważ jest to zbyt ryzykowne. Jednak myślę, że w dłuższej perspektywie jest to dobra inwestycja, ponieważ jeśli cena złota wzrasta, to również rentowność będzie wzrastać. Problem krótkoterminowy jest taki, że jak rosła cena złota, to również rosła cena energii. Natomiast w kopalniach wykorzystuje się dużo energii, a więc koszt wydobycia złota zwiększył się. A więc złoto było droższe, ale również więcej kosztowało wydobycie i to nie gwarantowało zysków. Ale jeśli ceny złota będą dalej szły w górę, to idealny scenariusz jest taki, że cena złota rośnie, a ceny ropy idą w dół. I wtedy jest naprawdę fantastycznie. Tak, ale to musiałoby trwać przez pewien okres i wtedy to może być naprawdę bardzo duży zysk. Czekam na to jeszcze. Ale jak rozmawiamy o złocie, to między innymi aktualnie w ofercie mamy produkt strukturyzowany, właśnie oparty o cenę złota. So currently we have in our offer structure certificate. That is a much better way to pay. Tak, mamy teraz takie właśnie certyfikaty oparte na złocie. Albo nie iść w ślady akurat w tym aspekcie z Edmundem. Edmund, thank you. Thank you very much, everyone. Yes, dziękuję za prezentację. Drodzy Państwo, mam kilka informacji takich organizacyjnych. Po pierwsze, no niestety, ale zostało nam mnóstwo pytań w online, więc na te pytania Edmund odpowie i wyślemy odpowiedzi do Państwa. To jest pierwsza informacja. Druga, wiedziałam, że część z Państwa robiła zdjęcie, więc wyślemy również prezentację do Państwa. No i cóż, i teraz żegnam się z Państwem, którzy biorą udział w formie online. Niestety, ale już się musimy pożegnać. Natomiast tutaj Państwa na Kasprzaka zapraszamy na poczęstunek, na rozmowy nie tylko z Edmundem, ale i Przemkiem. Przemek jeszcze jest czy nie? Nie ma. To z Przemkiem nie, ale z Józefem Wancerem, z Bartkiem i oczywiście ze mną. Ja tu chciałam serdecznie przeprosić, bo jako gospodyni nie przedstawiłam się chyba, więc robię to na koniec. I nazywam się Beata Majewska i zarządzam linią Wealth Management. Odpowiadam za wszystko, co dobre i złe. W związku z tym też zapraszam do siebie z pytaniami, sugestiami. Jestem otwarta. Także dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i zapraszamy na poczęstunek. Dziękuję.